Główny bohater pana filmu wraca do rodzinnych stron służbowo i sytuacja zmusza go do tego, żeby został kilka dni dłużej u siebie w mieście. Musi się zetknąć z różnymi sytuacjami, przed którymi uciekał wiele lat. Bohater, który żyje na drugim końcu Polski, na prośbę szefa jedzie do miasta, w którym się urodził i tak dokładnie tak, że jakby zostaje wyrwany z takiego jakby biegu czasu, czas zostaje na chwilę dla niego zatrzymany i on z tej perspektywy ma szansę jakby spojrzeć na swoje życie. Dodatkowo dochodzi do taki element, że on chodząc po tym mieście jakby spotyka właśnie bliskie mu niegdyś osoby, trafia do takich miejsc, które kiedyś były mu bliskie i dzięki temu odzywa się w nim jakiś taki głos, o którym dawno zapomniał i to jest też taki dodatkowy element, który tutaj uruchamia pewne jego działania. Pisząc scenariusz, miał pan na myśli już Tomasza Kota. Widział pan Tomasza Kota jako twórcę tej roli? Obsadzanie tego filmu było poprzedzone dosyć żmudnymi próbami aktorskimi i muszę powiedzieć szczerze, że kilka osób jakby wzięło udział w tych próbach do tej głównej roli. Tutaj bardzo się ucieszyłem w momencie, kiedy Tomek zgodził się zagrać tę rolę, to znaczy ja go pamiętałem z takich drobnych etiud jeszcze za czasów szkoły, Katowickiej Szkoły Filmowej, bo szkoła krakowska współpracowała z naszą katowicką. I on tam zagrał naprawdę bardzo, bardzo interesujące rzeczy i też stąd się znamy i po prostu ja jakby mając to doświadczenie wiedziałem, że to nie jest jakiś zły kierunek, że to jest wręcz dobry kierunek. Drugim ważnym bohaterem filmu wydaje się w ogóle w pana filmach miasto, moim zdaniem, ale pokazane tak jak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, jak się pokazuje prowincję, czyli tak, że jest raczej spokojnie, ludzie się nie śpieszą. Jakąś tam pierwotną taką myślą przy konstruowaniu w ogóle tej fabuły, w trakcie pracy nad scenariuszem było to, żeby osadzić bohatera w jakimś takim miejscu, które da mu pretekst, znaczy, który pozwoli mu jakby właśnie zatrzymać się w tym miejscu, spojrzeć na to swoje życie i po prostu coś dalej ewentualnie wykonać jakiś ruch. Film ma bardzo specyficzny obraz, kolory i to jak wygląda po prostu na ekranie. Czy to jest efekt, czy to są po prostu dzięki efektom specjalnym jakoś osiągnięte, czy dzięki kamerom? Nie. To znaczy myśmy to filmowali na kamerze Red One, takiej już coraz bardziej popularnej, ale tutaj głównie jakby sposób filmowania, myślę, miał największy udział w tym, że to tak wygląda, a nie inaczej. Bardzo mało było komputera, oczywiście później zrobiliśmy dosyć poważną kolor korekcję tego wszystkiego, żeby ten obraz uszlachetnić. Natomiast efektów takich stricte komputerowych było niewiele, czyli generalnie praca na planie. A ile było dni zdjęciowych? Dni zdjęciowych udało nam się zrobić 24, także całkiem nieźle. Bo pan sam jest producentem filmu, prawda? I jak trudno jest połączyć te dwie funkcje, które no, są, nie wiem, może nie przeciwstawne, ale pomagają jednak zupełnie innego sposobu myślenia. To znaczy dla mnie to było takie no, na pewno nowe doświadczenie, ale też jak gdyby uświadamiające mi, jak ogromnym przedsięwzięciem jest zrobienie filmu. To był, tak prawdę powiedziawszy, to był rok bardzo, bardzo ciężkiej, codziennej wręcz pracy, po kilkanaście godzin dziennie czasami. Oczywiście domyślam się, że można te rzeczy, jak gdyby te zadania porozdawać komuś, ale czasami przy kinie autorskim niestety osobiście trzeba pewnych spraw dopilnować i wtedy jakby ilość tych zadań urasta do takiego ogromu, że no, naprawdę uważam, że to był najciężej przepracowany rok w moim życiu po prostu, także ale jest to wykonalne, także to jest optymistyczne. Bo pan zrobił film Moje miasto 10 lat temu, prawda? Czekał pan 10 lat na następny film, a ten Moje miasto było przecież nagradzane wielokrotnie, nawet w Koszalinie zostało nazwane debiutem dekady. Jak w tym kontekście postrzega pan sytuację młodych filmowców na rynku? Czy ona się staje łatwiejsza? To znaczy, ja myślę tak, że sytuacja młodych filmowców jest łatwiejsza w porównaniu do tej sytuacji, którą myśmy mieli zaraz po skończeniu szkoły. To na pewno. To znaczy teraz akurat to, że jakby są stworzone te priorytetowe programy tutaj przez Instytut, myślę, że producenci chętniej jak gdyby dają, znaczy podejmują się tego zadania. Natomiast problemem jest, wydaje mi się, zrobienie kolejnego filmu na przykład. Wydaje mi się, że to wszystko idzie w dobrą stronę oczywiście, ale możliwe, że jak gdyby myśląc o dalszej swojej jakiejś karierze ewentualnej, trzeba będzie wkładać dużo więcej energii niż na przykład, nie wiem, mówią nam o tym szkołach. Na pewno dużą zaletą produkowania filmu samemu jest to, że można go robić właściwie w taki sposób, jak się chce. To znaczy jedynym tutaj ograniczeniem są pieniądze. Ale dużym komfortem jest to, że jakby nie muszę jak gdyby wysłuchiwać sztabu osób, które jeszcze mają jakieś życzenie dodatkowe, prawda? Także to jest naprawdę świetna sprawa w przypadku kina autorskiego, no bo nie wiem, może w przypadku komercyjnego jest dokładnie odwrotnie, no ale tutaj jak gdyby ja i operator bardzo, że tak powiem, sobie to oceniliśmy, że nasz producent był dla nas tak łaskawy. Mhm. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.